Wysoka Izbo, tutaj Witold Tumanowicz, pan poseł, mówił o tym, że to jest porażką, nie dostanie się Róży Thun. Ja uważam, że to jest zwycięstwo logiki nad abstrakcyjnymi zupełnie doktrynami Unii Europejskiej. I to, że naród polski zaczyna widzieć, że jedynki to są polecenia, a pozostałe na liście cyfry to są wybory, to dobrze świadczy o naszym narodzie. Natomiast co do istoty, pan poseł Gramatyka bardzo dobre wystąpienie tutaj miał. W dużej części absolutnie się zgadzam. Archaiczny sposób zbierania podpisów. W Stanach Zjednoczonych jest to robione w ten sposób, że wpłaca się na konto, u nas, umówmy się, 10 zł na dane konto Komitetu Wyborczego i jest to głos poparcia. Wszystko wiadomo, kto wpłacił, z jakiego konta, kwota niezobowiązująca, a poza tym są środki na prowadzenie kampanii wyborczej. To jest po pierwsze. Natomiast co do istoty, Kukiz 15 widzi problem korespondencyjnych wyborów, widzi problem, podobnie jak Konfederacja, co do drukowania pakietów, bo ten świadomy elektorat w zakresie kilkudziesięciu procent, który pójdzie głosować, te pakiety zużyje prawidłowo. A ten, który nie pójdzie, potraktuje to jako towar. W związku z tym uważam, że to jest po prostu, idziemy nie w tą stronę, co trzeba. Tym bardziej, że jak słyszę, pocztę chce się zlikwidować, więc kto to wszystko będzie roznosił? Proszę Państwa, Kukiz 15 pracuje już od ładnych 2 lat nad e-votingiem, nad programem, który jest programem dobrowolnym. Fundacja, którą takżeście karcili bardzo, w ciszy i spokoju opracowała i w tej chwili jest ten program do e-votingu ogólnopolskiego w testach. I zachęcam gorąco Komisję Koedukacyjną do tego, żeby pomyślała, że e-voting nie jest na sprzedaż. Każdy w swoim telefonie, podobnie jak dostęp do konta, może mieć też dostęp do głosowania i oddać jeden ważny głos za pomocą, tak jak tutaj pan poseł Gramatyka mówił, głosu kwalifikowanego, ale przecież mamy dzięki Prawu i Sprawiedliwości, zresztą trzeba to jasno powiedzieć, M-Obywatela, w którym taki głos się może znaleźć przy każdym obywatelu. I wtedy to jest niesprzedawalne. I myślę sobie, że w dobie tej cyfryzacji dzisiejszego świata możemy doprowadzić do tego, że ci, którzy chcą, wezmą udział w głosowaniu, a nie ci, którzy kupią te chęci, bowiem pakiet będzie imienny, ale każdy go będzie mógł przynieść czy odesłać z dowolnej poczty. Tak więc reasumując, proszę Państwa, przyszłością głosowania, proszę Państwa, jest po pierwsze e-voting, a po drugie głosowanie bezpośrednie. Natomiast co do zbierania poparcia, to tak jak tutaj pan poseł Gramatyka mówi, trzeba z tym raz na zawsze skończyć i przejść do normalnego, bezpiecznego działania. Tak więc, proszę Państwa, e-voting. Proszę bardzo, na stronie www lub bezpośrednio znajdziecie Państwo wszystkie do tego dane. Program gotowy, tylko trzeba się nim zainteresować. Myślę, że panie przewodniczący, chciałem tutaj skierować do pana przewodniczącego swoje słowa. Jesteśmy gotowi jako Kukiz 15 zrobić nawet demonstrację tego programu na komisji, bo warto się tym zainteresować. Już są kraje, które e-voting mają. My żeśmy to za pieniądze zresztą publiczne wyprodukowali, czyli my mamy już to narzędzie. To narzędzie trzeba tylko użyć. Mam nadzieję, że na najbliższej komisji zainteresujecie się tym programem, bo warto. Sporo pracy nas to kosztowało w ramach testów. Proszę Państwa, wybory to jest święto demokracji. Nie możemy doprowadzać do jakiejś patologii. W związku z tym uważam, że ten argument, który przeze mnie jest podejmowany i przez Konfederację, musicie Państwo wziąć pod uwagę, że jeżeli do 100% wyborców wyślemy pakiety, bo takie mają prawo, tylko część z nich będzie chciała korzystać w sposób naturalny, a część komercyjny. Więc chciałbym, żeby ta wizja 99% frekwencji nie przesłaniała nam oczu i realiów dnia codziennego. Wybory to jest rzecz święta i powinniśmy doprowadzić do systemu, który jest szczelny, demokratyczny i służy państwu polskiemu. Dziękuję bardzo.
15. Bardzo proszę. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Zacznę swoje przemówienie od tego, że pragnę podziękować panu prezydentowi za tą ustawę i nie przyjmuję do wiadomości pytań, moim zdaniem retorycznych, czy nam się to opłaca i czy to jest dobry czas na takie ustawy, bo nie ma lepszego czasu w dniu dzisiejszym. Jesteśmy praktycznie w okresie przygotowywania się do wojny. Jak to Donald Tusk powiedział, jesteśmy w stanie przedwojennym. Nie ma czasu. Nie ma czasu na żarty, ani nie ma czasu na mówienie, kto ma zaufanie, jakie do kogo, bowiem to, co mówił pan profesor Zapałowski, to ja pragnę przypomnieć, żebyśmy nie zapomnieli tego, kto akademie medyczne skasował wojskowe. Kto? Panie pośle, kto? PO. Kto kasował armię? PO. Kto szkolnictwo wojskowe wywalił do góry podwoziem? PO. I dzisiaj wy mówicie o tym, że wy prezydentowi nie ufacie? A kto wam ufa? Przecież doświadczenie jest pełne. My wiemy, kto rozłożył to. Ja rozumiem, że wtedy w Europie była inna narracja, że nie będzie wojny, że będzie pięknie, że żołnierze służą do defilowania, że mamy na obiady tylko frutti di mare i nic więcej. Wszystko jest pięknie. No niestety, wtedy mówiliśmy o tym, że ruski to ruski. Wcześniej czy później głowę podniesie. I podniósł. A teraz powinniśmy wszyscy razem, nie mówiąc o zaufaniu, tylko mówić o tym, że jest ten czas i to miejsce na budowanie obrony Rzeczypospolitej. Niestety przed nami jest kolosalna praca. Ja powiem, że ja dzisiaj będę inny wniosek składał niż koledzy z PSL-u i Konfederacji. Natomiast, proszę państwa, nie mamy czasu na dyrdymały w ruku bram na litość boską. Nie ma czasu na teraz prześciganie się kto, co, jak. Dziś musimy zdać sobie sprawę z tego, będzie Komisja Obrony Narodowej w niedługim czasie, bowiem przemysł zbrojeniowy praktycznie stoi. Od 6-7 miesięcy rządzicie, a przemysł zbrojeniowy stoi. Nie wiem, na co czeka. Ale co 8 lat? Przecież mówię frutti di mare, to wy żeście wymyślili na obiady. No. A Ruscy podnieśli dziś głowę. Dziś trzeba szybkiej reakcji. Jeżeli nie dajecie rady, złóżcie papiery, powołamy rząd, że sobie da radę raz, dwa. Momencik. Nikt dla Wojska Polskiego tyle nie zrobił, akurat co Błaszczak. I doskonale o tym wiecie. No oczywiście. Natomiast proszę państwa, reasumując, doprowadzenie do sytuacji takiej przez Platformę Obywatelską, ja to będę powtarzał, żebyśmy nie zapomnieli. Dzięki Platformie Obywatelskiej mieliśmy stan 3 dowódców w Armii Polskiej. Leciała rakieta i dziwię się Prawu i Sprawiedliwości, że tego nie zmodernizowali, choć mieli taką możliwość. To jest prawda. Natomiast leci rakieta 300 km i kompetencji nie ma nikt, żeby ją zestrzelić po drodze, bo nie ma jednego dowódcy. Po prostu zwyczajnie zrobiliście w armii, to niestety Platforma Obywatelska zrobiła, bajzel, jakiego mało w Europie. Taka jest prawda. I szczerze powiem tak, stany magazynowe zero, amunicja zero. O ile pamiętam, w 2014-2015 roku zakłady zbrojeniowe do mnie podszedł robotnik z radomskich zakładów zbrojeniowych i mówi, nasze zakłady nazywa się najlepiej posprzątanymi na świecie, bo my niczego innego nie robimy, tylko sprzątamy. Tak mi powiedział pracownik radomskich zakładów. A teraz produkcja idzie na 3 zmiany. Wiem, że wtedy, kiedy byłaby wojna za waszych czasów, może Sejm byłby w tej chwili w Poznaniu, nie wiem, bo na linii Wisły przez granica była budowana, o ile dobrze pamiętamy. Rozgraniczenie wojsk. To była tragedia narodu polskiego. Likwidacja wojska ze wschodu to są fakty. Dlaczego to robiono? Popatrzcie na inwestycje niemieckie. One są po tej stronie Wisły, czyli po zachodniej stronie Wisły, a nie po drugiej stronie. To też jest cel zamierzony. I tak dalej, i tak dalej. Popatrzcie na frekwencję. W klubie macie 145 osób. Ile tu jest was dzisiaj? Paru. A dla was pokazuję, bo wy rządzicie. Zobaczcie na lewicę, tylko partia Razem, prawda? Proszę państwa, klub Kukiz 15 wnosi o przejście tego projektu ustawy o numerze druku 405 do drugiego czytania bez odsyłania do komisji ze względu na wagę i powagę sprawy, bo w ruku bram. Do roboty, moi drodzy. Kukiz 15. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, pamiętam ten moment, kiedy związki zawodowe, między innymi zrzeszone wokół hipermarketów,
bardzo lobbowały za tą ustawą i jednym z argumentów najważniejszym, który wtedy Kukiz 15, to była ósma kadencja, podnosił, to był fakt chęci obrony małych sklepów. I powiem Państwu, że takie mam wrażenie, że dzięki temu zakazowi w niedzielę jeszcze w ogóle jakiekolwiek małe sklepy są. Gdyby nie ten zakaz, dziś by już pewnie nie było. I możemy mówić o różnych wolnościach gospodarczych i tak dalej, natomiast liberalizm niestety w swojej istocie doprowadził do tego, że handel, szczególnie detaliczny, a już naprawdę, panie pośle Petru, porównywanie dyskontu do małego osiedlowego sklepu to jest naprawdę zakrawa już na brak doświadczenia albo wiedzy w tym zakresie. Czym innym jest instytucja zakupowa dużej sieci, a czym innym jest mały sklep, który często kupuje po to, żeby ratować swoje życie, a jego koszty są nieprawdopodobnie wysokie, szczególnie w Warszawie. Więc powiem tak, proszę Państwa, to już istnieje i to działa. Dnia. Bardzo proszę, pan poseł Marek Jakubiak, klub parlamentarny. Ja też pozdrawiam też pana Kłopotka, pana posła. Proszę mi, panie pośle, jeszcze nie udzieliłam panu głosu. Przepraszam, koło parlamentarne, pozdrowie. Kukiz 15. Dziękuję bardzo proszę, panie pośle. Proszę Państwa, Wysoka Izbo, no przyszło mi, akurat mam tutaj dwoje posłów, którzy siedzą przede mną, którym odpowiem na pytanie, którzy starają się nie widzieć, że ja mówię. Pani poseł, chciałem powiedzieć, że tutaj siedzi pan minister, który powiedział, że strzelanie przez żołnierzy jest czymś B. A pani mówi, że żołnierze są w bardzo dobrej sytuacji, bo strzelają ile wlezie. To jest po pierwsze. Po drugie, do pana. Ja chcę powiedzieć tak, proszę państwa, jest pewien kłopot, dlatego że ja w ósmej kadencji byłem wiceprzewodniczącym Komisji Obrony Narodowej i byłem absolutnie świadkiem innych zdarzeń, niż tu się opowiada. Otóż Amerykanie, którzy odwiedzili Komisję Obrony Narodowej, powiedzieli, proszę w ogóle nie mówić na temat naszej współpracy. Takie były relacje polsko-amerykańskie. Dzisiaj są inne i trzeba sobie jasno powiedzieć, że to jest dzięki PiS-owi te relacje takie są. I po co to ukrywać? A dzisiaj buduje się jakieś fikcyjne, buduje się zjawiska, które nie miały miejsca, a które nie służą Rzeczypospolitej. Ja dlatego odczarowuję to całe środowisko, które mówi, że było w ogóle tragedia. Tragedia była wtedy, kiedy była ósma kadencja. Dzisiaj mamy tylko i wyłącznie sprawy organizacyjne i dziękuję bardzo panu prezydentowi, że stara się to wszystko zorganizować, że nie ma trzech dowódców, tylko będzie jeden, że każdy będzie wiedział, co w stanie wojny zrobić i tak dalej, i tak dalej. Ale ja mam tutaj do pana ministra prośbę. Otóż ja byłem członkiem Rady Bezpieczeństwa Narodowego, dziękuję za zaproszenie w imieniu Kukiz 15. Natomiast chcę się pana zapytać. Proszę odsłuchać dzisiaj wypowiedzi ministra rządu Platformy Obywatelskiej, który dzisiaj podawał tu dane, które są w sprzeczności z danymi podawanymi na RBN-ie. Ja się pytam, kiedy oni mówią prawdę? Dziś czy przedwczoraj? Dziękuję. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Szczerze mówiąc, miałem nie zabierać głosu, natomiast przemówienie pana posła Suchonia spowodowało, że jednak zabiorę głos w tej sprawie, bowiem ja jestem za tym i będę całym sercem popierał taką oto tezę, że służby, czy to wywiadowcze, czy kontrwywiadowcze, powinny podlegać pod szczególną ochronę i tak naprawdę nie powinniśmy nawet na ten temat rozmawiać, tylko je budować, ich sprawność poprawiać i nie udawać, że są niepotrzebne. Służby są potrzebne w każdym państwie, szczególnie poważnym państwie. Widać wyraźnie, jak w Stanach Zjednoczonych służby odgrywają ważną rolę. W dzisiejszym, nawet ukraińskim konflikcie są na potęgę wykorzystywane. I szczerze mówiąc, po prostu zwyczajnie po ludzku nie zgadzam się na to, żeby kontrwywiad i wywiad wprowadzać w debatę polityczną. I jeżeli się dyskutuje na ten temat, że ta komisja, która miała wyjaśnić relacje polityczne w zakresie wpływów, to ja chcę powiedzieć, że po 90 roku, proszę Państwa, w Polsce, przynajmniej tak do mnie dochodziły informacje, 32 tysiące, około 32 tysięcy agentów wpływu rosyjskiego zostało tutaj aktywnych, w Polsce.
Niemcy mówią o 2,5 tysiąca aktywnych agentów rosyjskiego wpływu w samych kołach rządzących. I tak dalej, i tak dalej. Tak jest w Stanach Zjednoczonych, tak jest we Francji, tak jest wszędzie. Chodzi o to, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, jak to działa. I ta, wydaje się jednak, tutaj pan sprawozdawca nadużył trochę słownictwa, dlatego że ona nie składała się ze żadnych nominatów, tylko nie chcieliście państwo brać w niej udziału po prostu zwyczajnie. I tam są profesorowie, historycy, ludzie, którzy mieli wyjaśnić z punktu widzenia archiwistycznego, jak było za czasów wymienionych w tej ustawie. I przykro mi to powiedzieć, ale nie podoba mi się, kiedy służby fraternizują się z rosyjską służbą wywiadowczą. Nie podoba mi się, że razem wódkę piją. No nie podoba mi się. I to w jasny sposób zostało pokazane. Nie podoba mi się, że rozdzielano wizyty smoleńskie na prośbę prezydenta Putina. No nie podoba mi się to. I o to w tym wszystkim chodziło, żebyśmy wyjaśnili sobie, jakie wpływy Putin miał w Polsce, po prostu zwyczajnie. I nie ma to niczego wspólnego z tym, co mówicie. Jeżeli chodzi o karakale, panie pośle, dobrze, że tego złomu żeśmy nie kupili. Cały świat to oddaje. Dobrze. I to by trzeba było zadać pytanie. Jak to się stało, że ktoś podjął decyzję o kupieniu tego złomu, za który mieliśmy dwa razy tyle zapłacić, co był wart, a w dodatku co drugi nie lata, przynajmniej we Francji. I jeżeli panu powiem, że Kuwejt na przykład, albo inne kraje arabskie, które kupiły, chcą zwrócić, to proszę tego przynajmniej przykładu nie brać pod dyskusję czy debatę, bo to zwykły obciach po prostu. No. Pani marszałek, Wysoka Izbo, skoro już jesteśmy, chciałem panu sprawozdawcy zadać pytanie. Czy prawdą jest, że Rosjanie napierali na rząd Donalda Tuska w sprawie aresztowania starucha, młodego człowieka, mieszkańca Warszawy, legionisty, którego trzymano 6 miesięcy w więzieniu bezprawnie na skutek interwencji rosyjskiej? Bo w sumie ta komisja o takich właśnie rzeczach miałaby być. Bardzo bym prosił, żeby pan odpowiedział na to pytanie, a i niech się pan zastanowi, bo są dokumenty na to. Proszę, minuta. Panie marszałku, dziękuję za możliwość zadania pytania. Chcę powiedzieć tak. Są, proszę państwa, takie momenty w życiach parlamentu, kiedy bardzo istotne jest, żeby myśleć nie tyle o swoich partykularnych politycznych pomysłach, a o Rzeczypospolitej. Projekt prezydenckiej ustawy jest na tyle ważny, ponieważ mamy sytuację wroga u bram. Państwo sobie chyba żartujecie, mówiąc, że mamy czas na cokolwiek. Dlatego koło Kukiz 15 zwróciło się z wnioskiem, aby przejść do drugiego czytania bez odsyłania tego do Komisji Obrony Narodowej. To jest projekt przemyślany, skuteczny i bardzo was proszę, żebyście zastanowili się nad swoimi decyzjami. Rzeczpospolita ponad wszystko. Pan poseł Suski chciał zabrać głos. Bardzo proszę. Dziękuję.